Dzisiejsze spotkanie było o badaniach antycznego DNA, czyli DNA pochodzącego z starych szczątków organicznych, ludzkich, zwierzęcych, roślinnych. Takie badania na granicy biologii populacyjnej, archeologii, historii, paleontologii. Czego możemy genetycznie dowiedzieć się ze starych szczątków? Odniosłam wrażenie, że publiczność była zainteresowana moim wykładem i rzeczywiście zadawali dużo bardzo ciekawych pytań. Mam nadzieję, że udało mi się zaspokoić ciekawość przynajmniej części osób na temat tego, co możemy uzyskać badając przeszłość za pomocą badań genetycznych. Uważam, że w ogóle to jest świetna inicjatywa, prowadzenie takich wykładów. Ja osobiście zajmuję się zupełnie czym innym. Natomiast wykłady za każdym razem prowadzone są w sposób bardzo przystępny. Także nawet ktoś, kto na co dzień nie interesuje się chociażby hobbystycznie tematem, może z nich wyciągnąć wiele cennych informacji. Uważam, że takie inicjatywy jak kawiarnie naukowe są bardzo, bardzo cenne. Pozwalają człowiekowi, który nie zajmuje się nauką na co dzień, poznać naukę z bliska, zadać pytania naukowcowi. No a także my naukowcy jesteśmy opłacani z pieniędzy publicznych, więc chyba jesteśmy winni to podatnikom, żeby mogli nas zapytać, co właściwie za ich pieniądze robimy i czego się dowiadujemy. Mam nadzieję, że nie żałują, że te pieniądze nam dali.